ruchliwe skrzyżowanie w dystrykcie Quraa na północy Libanu. W niedzielne przedpołudnie grupa młodzieży poświęca swój wolny czas, zbierając datki od kierowców. Zasilą one środki libańskiego Caritasu przeznaczone na wsparcie rosnącej liczby uchodźców z Syrii. Codziennie przybywają tysiące ludzi. To niewiarygodne. Około 120 osób zakwaterowaliśmy w nieukończonym budynku, wybudowanym tylko w stanie surowym. A oni muszą korzystać z niego jako z tymczasowego domu. Nie ma nic, ani drzwi, ani okien, nic. Rodziny oddzielają się od siebie prześcieradłami. Mają mnóstwo podstawowych potrzeb, a środki są ograniczone. Całkowita liczba ludzi, którzy uciekli przed syryjską wojną domową, przekroczyła 1 600 000. Do tego trzeba doliczyć 4 miliony tych, którzy przemieścili się wewnątrz kraju. A Liban ma 4 200 000 mieszkańców i jest obecnie zalany falą uchodźców. Do połowy 2013 roku ONZ zarejestrowało ponad 500 000 uchodźców z Syrii w samym tylko Libanie. Ludzie uciekający z rejonów walk zabierają ze sobą niewiele albo zgoła nic. W nowych miejscach stają wobec twardej rzeczywistości. Wielu trafia do prowizorycznych obozów, gdzie musi walczyć o zaspokojenie podstawowych potrzeb. Lokalne parafie robią co mogą, aby ulżyć ludziom w tak trudnym położeniu. W wiosce K jest około 2000 rodzin. Potrzeby są ogromne. Piece, paliwo, jedzenie, materace, koce. W tym obozowisku jest 6 rodzin. W tym namiocie mieszka rodzina 6-osobowa. Mają tylko 2 materace i 2 koce. Chcemy założyć w parafii centrum doraźnej pomocy uchodźcom z Syrii. Oni nie powinni czekać miesiącami, ani nawet dniami na pomoc. W mieście Zahle, leżącym 10 kilometrów od górskiej granicy z Syrią, jest mnóstwo uchodźców. Rodziny płacą tu ogromne sumy za pojedynczy pokój, a do tego muszą walczyć o pracę, żeby móc się utrzymać. Eparchia greckiego kościoła Melkickiego pomaga w dostarczaniu potrzebującym podstawowych rzeczy. Zaczęliśmy z 18 rodzinami, a teraz mamy około 540 rodzin i następni wciąż przybywają i się rejestrują codziennie. Zapisujemy nazwiska, sprawdzamy skąd pochodzą, ile mają dzieci i wydajemy paczkę z żywnością i talon na paliwo. Wszyscy wiedzą, że nasza eparchia pomaga i nikogo nie odsyłamy. Każdy, kto do nas przychodzi, otrzymuje pomoc. Jedną z najważniejszych potrzeb uchodźców jest opieka lekarska. W Bejrucie siostry Dobrego Pasterza prowadzą małą klinikę. Jest to możliwe dzięki wsparciu międzynarodowych organizacji, w tym pomocy kościołowi w potrzebie. Klinika zapewnia leczenie i lekarstwa. Codziennie przyjmujemy około 110 uchodźców. Codziennie. Wszyscy mają za sobą ciężkie przejścia. Mamy tu 4 psychologów, psychiatrę i psychoterapeutę. Pomagają im, zachęcają, aby opowiadali o swoich problemach. Próbujemy im pomagać, ale to wymaga czasu, bo niektórzy naprawdę mają blokadę przed wspominaniem tego, co przeżyli i widzieli. Organizujemy Dzień Solidarności z Syryjczykami. Robimy zbiórkę we wszystkich naszych parafiach. Czujemy się odpowiedzialni za naszych braci, którzy są teraz z nami. Oczywiście jest pomoc z zagranicy, od społeczności międzynarodowej. Wszystkie te kraje zasłużyły na gorące podziękowania. Pomagamy wszyscy, ale ponieważ potrzeby są ogromne, tej pomocy jest wciąż za mało.